chciałam zaprosić na warsztaty malarstwa intuicyjnego. Pewnie jesteście ciekawi, co to takiego. Ja nazywam się Iwona Kalaman i jestem malarką tak od roku czasu. To tak zwaną malarką amatorką. Strasznie zafascynowało mnie to malarstwo intuicyjne i chciałabym Wam zaproponować takie warsztaty. Jestem po dwóch kursach, Vedic. Malarstwo intuicyjne, co to takiego? Malarstwo to, jak wiecie, pędzel, sztaluga, podobrazie i farby. A cóż to takiego jest malarstwo intuicyjne? Najpierw to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest takiego intuicja. Znajdziecie bardzo dużo różnych wskazówek w internecie opisujące intuicję. Dla mnie osobiście intuicja jest wtedy, kiedy rozum mówi nie, a serce tak. No właśnie, malarstwo intuicyjne to tak naprawdę malowanie poprzez serce. Pokażę i zachęcę Was, wprowadzając w świat intuicji, poznawając siebie poprzez sztukę malowania na płótnie. Warsztaty malarstwa intuicyjnego. Pewnie zapytacie, od czego zacząć. Trzeba sobie zakupić odpowiedni sprzęt. Malujemy na podobraziach. Jeśli ktoś zaczyna zabawę malarską, to proponuję podobrazie mniejszej wielkości. Tu jest takie 30×30. Nie są zbyt drogie, bawełniane. Farby. Ja używam farb akrylowych, bo mają bardzo ładne, intensywne kolory. Bardzo szybko wysychają na płótnie. Łatwo się ścierają z rąk, tylko trzeba czasami uważać na ubrania, bo brudzą. Pędzelki. Pędzelki z miękkiego włosia. Można zakupić 3 w różnej grubości, żeby zobaczyć, którymi pędzelkami najłatwiej i najfajniej będzie Wam się malować. Ale często malujemy też palcami. Bardzo fajne są efekty malowania palcami na podobraziu, do którego będę Was mocno zachęcać. Mam tutaj jeszcze piórka do zdobienia moich obrazów. Mam tutaj jeszcze takie ładne koraliki do przyklejania. Bardzo lubię zdobić swoje obrazy brokatem. Tutaj mam srebrny i złoty. Pokażę Wam, jak taki obraz wygląda. Ten się cały świeci, jest cały w srebrnym brokacie. Często też robię strukturę na obrazie. Wtedy wykorzystuję takie miękkie kawałki papieru, które przyklejam klejem zwykłym Wicolem. Tutaj Wam pokażę na drugim obrazie. Tu jest struktura. Tu jest właśnie ten kawałek papieru przyklejony. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które Wam przyjdą do głowy. O, mam jeszcze cekinki. Też lubię z nimi pracować. Jak już mamy te wszystkie rzeczy, to możemy przejść do malowania intuicyjnego.